Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2022 na moim kanale Grow Farm sezon 6 i w dzisiejszym odcinku jesteśmy tutaj na farmie i zajmiemy się dzisiaj siewem kukurydzy, także nie ma to tamto, trzeba podnieść jedno i drugie i jedziemy właśnie na nasze kolejne tutaj pole. Dzisiaj trochę w sumie sobie przed odcinkiem porobiłem, pokarmiłem świnie, żeby może przetrwały w miarę do żniw. Potem wiadomo, że po żniwach no to się jednak trochę walczy. W ogóle mam 450 tysięcy i pewnie już w następnym odcinku kupimy nowy zestawik i może pole, zobaczymy. Także no, pierwsze siewy kukurydzy na tutaj, na tej serii. Także no, nie wiem, czy tutaj będzie to widać, tak jak myślę. Czy będzie widoczna duża różnica, czy też nie. Zobaczymy. No nie, no będzie. O kurde, zapieprza ten siewnik. No, szybki siew tu jest. Panie, no nie. No, nie myślałem, że tak szybko. No, ale jednak chyba mocny ciągnik na tyle, że nie będziemy tutaj... Nie, to szybko opierdzielimy. No, właśnie tu mamy pole. A, jeszcze miałem w ogóle jedno pole, tak? Czekajcie, bo mam... No właśnie, 50 będzie trzeba zagospodarować jeszcze. Czy coś mogę zasiać? Dobra, sprawdźmy to na szybko. Owiec jeszcze i soję w sumie. Chociaż soję bym nie. Może burak? Nie, burak nie. Jeszcze nie ten sezon. Ale już powoli się będziemy szykować, żeby tutaj coś... Coś z nowych upraw. W ogóle wyświetlenia mi strasznie spadły. YouTube już stwierdził, że nie będzie polecał mojego kanału. Chyba wyjebongo. No nie wiem, zobaczymy. No po prostu powiadomień nie wysyła i to jest naszym dużym problemem moim w tym momencie. Bez powiadomień to ja jestem, kurde, bez szans, jakby, nie? Także no, się też jest w ogóle pierwsza 10, a ja to dopiero nagrywam ten film. Mam dwa filmy w sumie wyrenderowane już, Gothica i Dying Lighta. No ale będzie ciężko dzisiaj. Pewnie zostaje kompa i pójdę spać. Standardzik teraz zrobimy taki. Będę musiał się przyzwyczajać, że tak będziemy robić. Chociaż nie wiem, bo jak światłowodnik miał od następnego tygodnia, to pewnie ten goticzek już by był wstawiony. Dining Light też i tu już byśmy o innych rzeczach mówili. Będzie z renderem po prostu problem. W sensie no problem. No chyba nie, no. Problem. No do godziny się wszystko wyrenderuje, nie? Także no. Dobra. 18%, kurde, na dwa przejazdy. Będzie trzeba pewnie się doładować w pewnym momencie. No, ale kurde. A to jest w sumie, to są najkrótsze przejazdy. No to zobaczymy jeszcze jakieś opryskusy. Nie wiem, co w sumie do nagrywania teraz będzie po tej kukurydzy. No, może zróbmy miniaturę. Ładną, taką fajną. Dobra, po prostu nie wiem nawet, co będziemy tutaj nagrywać za seryjkę. Kurde, nie wiem, ja jestem czasem rozjebany, sorry. Jest też taka godzina, że nie wiem, co będziemy tutaj następnego posiewie kukurydzy. Bo raczej tutaj tak, wałowania nie. No, nowy nabytek, ale co z czym ten nowy nabytek będzie jeździł, to nie wiem. Przydałoby się jakiś zestaw kupić, nie wiecie, żeby tutaj nowy nabytek miał. Co robić od razu? Jakiś tylko taki, wiecie, tylko maszynę pod niego. Bo na razie, no to ten nawet siewnik, no to widzicie, on jest trochę mały, tutaj pod inne maszyny. Nawet pod tego John Deere'a on jest za mały. Więc ten siewnik by mógł, mój najsłabszy, ten John Deere'ek najmniejszy z turem. Po prostu normalnie sobie z nim śmigać i też by się nic nie stało. Byłoby galante. Także no. Zobaczymy. No. Kurde. Właśnie, może sprawdźmy sobie. Teraz, tak, by the way. Ile te pola kosztowały? One kosztowały... To 140 bym wziął. Albo to jest więcej tego terenu. 140 to bym wziął jeszcze w tym sezonie. No tak jak mówię, no, po jednym polu na sezon, chociaż
brać, żeby to też było progresowanie, nie? Jak nie ma progresu, to jest lipa totalna. No, ale trochę mnie te powiadomienia martwią, że no tak nie dochodzą za bardzo, albo pewnie może jutro YouTube pali. Nawet od Menela nie chcę rzucić, więc no to jest tak różnie z tym YouTube'em, że raz odpali, raz nie odpali. Pewnie teraz musi się algorytm przyzwyczaić, że są codzienne odcinki. Codziennie 9:15 i wtedy już też będzie inaczej. Żeby ten algorytm ogarnął to wszystko. Zobaczymy. Kiedy się ogarnie? Za miesiąc, dwa, trzy, pół roku. No, pół roku jak wytrzymamy z tym daily, no to będzie mocno. Znaczy planowane jest takie na pół roku chyba. Tak naprawdę, no takie ponad pół roku przynajmniej, ale to jeszcze wyjaśnię, 1 września na odcinku będzie, bo dzisiaj sobota. Sobota i dzisiaj właśnie będziemy robota, 13 godzin w robocie. Jest co robić dzisiaj, będzie. Ale w sobotę zawsze jak się wraca na chatę, to taka odpoczynek, bo w sumie niedziela wolna. Niedziela wolna, potem poniedziałek do roboty, wtorek, środa wolna, czwartek, piątek do roboty, sobota wolna, niedziela robota, no i już potem rok szkolny, to też tak nie będzie takiego zajobu. Mówiąc szczerze, będzie trochę luźniej, trochę mniej godzin i też inaczej, trochę będzie te godziny będą inaczej poukładane. Czego, no trochę mniej tam będzie, ale też no, będę po prostu może i częściej w sumie na tej samej intensywności pracował, w sensie pod względem dni, ale właśnie w innych porach jakby, nie? Tu po szkole gdzieś 6 godzin, tu gdzieś 7, tu gdzieś tu, tak, tak. Różnie to będzie bywać, nie? Tylko sobota się nie zmieni pewnie, znaczy no jeden dzień z weekendu. Sobota 13, a jak w niedzielę robimy, no to 11. 11 i do godziny 22, tak robię. Niedzielkę. To też spoko. Znaczy no, teraz będzie niedzielkę, to może jeszcze tak nie ponagrywam ostro, ale wtorek, środa planuję zapas zrobić. Przynajmniej Gothica i innych jakichś serii. Żeby no trochę tam mieć na dysku. Jednak jak na dysku jest wyrenderowane, to już w ogóle kurwa, jest klasa. Tak samo z tym Gothiciem, nie? Czy jednak wolałbym, żeby on był do przodu nagrany, niż tak jak jutro wrzucę po 13 godzinach i muszę znowu nagrać Gothica, nie? Na 9 rano. Z Kangurkiem było łatwiej, bo on się i szybko nagrywało, i szybko renderowało, i wszystko szybko. No tu jednak to jest różnie. Także no. Dobra. To jest jakiś omijaczek. Widziałem, coś nie było pryskane, albo coś tutaj nie rzuciłem. Nie, co to było? To była gnojowica? Nie, gnojowica była na tym obok. No i w ogóle obornik może będzie w tym sezonie, ale raczej chyba jeszcze nie. Raczej jeszcze tam 40 ton jest chyba tylko. No a tu by się przydało takie 200, żeby było, nie? Na jakieś mocne te, chociaż można było dzisiaj w tym sezonie wywieźć, tym jakby gdzieś tam sobie zrobić i przygotować pod rozrzucanie, nie? Na następny sezon. No nawet spoko by był odcinek z wyłożenia i potem, żeby nie było odcinek po odcinku, no to sezon później dopiero obornik, nie? No to też nawet gdy spoko było. Nie no, idzie to pole nawet. Ale tylko trzeba będzie zaraz po nasiona jechać na sklep. To jest właśnie minusik takich akcji. Kurde. No, to będzie trzeba wyrenderować. Kurde. No będzie taka druga nawet. Nie wiem, czy po kawę sobie zaraz nie pójdę. Nie pójdę, nie skoczę po kawę, żeby łatwiej było jeszcze, kurde, wytrzymać. Bo lekko jestem po treningu i po robocie, po treningu, no to trochę wyjebany jestem.
Okej. Nie, to może bywać. No. Ale wiecie, daily jeden dzień film dziennie. Z gameplay to wydaje mi się nie byłoby tak za bardzo ciężkie. Nie jest człowiek w stanie po prostu, żeby to pociągnąć, ale już dwa, no to już jest, kurde. Aż co, jeden film, jak masz dwa komputery i wszystko, to szybko obskoczysz, nie? A już dwa, to już jest, kurde, konkret robota, nie? Już ogień. Trzeba tutaj tłuc film za filmem. Także no, no też od września, wiadomo, inny grafik, inaczej to będziemy trochę robić. Tego, przykładowo, takiego goticzka nie będzie też tyle. Jedynki. Co codziennie o 9, tylko zobaczymy. Jeszcze tutaj to rozplanuję sobie i dopiero wtedy będziemy mogli coś pomyśleć. Jak to zrobić. Wszystko? Także no. Też nowe serie bym chciał pododawać, wiadomo jak to jest. Przydałoby się z nowymi seriami ruszyć. No. Ale jakie to się dowiecie w trakcie. Jedną już chciałem w sumie nagrać, ale nie do końca wyszło. Z problemy. Starsza gierka, więc problemy są z rozdzielczością. Po prostu w grze i trzeba to jeszcze poprawić. No, zobaczymy. Jak to będzie. Palec mnie teraz boli. W ogóle mnie dzisiaj tak ręka bolała. Jakby jakieś, kurde, ścięgno się uszkodziło. Ręka, w sensie, no, palce jakby, nie? Ręka jako taką nie bolała, tylko właśnie palce. Palce. Także no. Dobra, tu będzie trzeba jechać na sklepik 12 minut odcineczka. No to już właśnie farming, to się szybko renderuje, szybko się wstawia w miarę, bo te odcinki też są w miarę krótkie. Więc no, krótkie, zwięzłe i na temat. No, także, kurde, ten zestaw, ten John Deerek. Z czym by to kupić? Teraz trzeba przeanalizować, może. Ale siewnik, nie ma właśnie siewnika bez. Nie ma siewnika bez. Z tym. Z kultywatorem. To jest problemem. Że nie ma siewnika z kultywatorem. Tego jakiegoś większego, więc albo trzeba na ModHubie będzie sprawdzić. To też jest w sumie jakieś rozwiązanie. Czy coś nie ma żadnego i wtedy można by było go kupić po prostu. Musiewnik też by się większy przydał. No czy wały większe, wały też by się przydały w sumie większe, bo są, nie? Sprawdźmy, jak ciągnik jedzie. Tak, mamy te, a tu by były, kurwa, tylko że one razy większe, ale ten John Director by się pewnie męczył i tak z nimi. Zobaczymy. No, nawozu nie trzeba, ale dotankujemy. Nawozu mało idzie. Dobra. Dobra. 14 minut jeszcze wrzucimy. Z dwa paski zasiejemy. I będzie git. W ogóle mam tu picie napić. Kurde właśnie, bo mi w gardle zaschło. Dobra. Kurde. Co tu by jeszcze? Właśnie miałem swą pędzę w końcu ruszyć i chyba dopiero. No od poniedziałku wydaje mi się ruszymy. Bo przydałaby się, kurde, dodatkowa aktywność. Link muszę w ogóle fanpage'a zmienić. Żeby tam w miarę było. Żeby na dobry był link, bo w ogóle zmieniłem nazwę w końcu z Piotr XXL chyba było. Nic, czy jakoś tak. Stara wciul nazwa 8 lat temu dawana, bo jeszcze trzeba było, żeby stworzyć fanpage kiedyś. Dodać jakby drugą, jakby imię, nazwisko musiało być. I było nic specjalnego dodane. Ale to potem można było usunąć jakby w edycji. Ja i potem tego nie edytowałem i to chyba zostało. No i teraz w sumie z końcu się wziąłem, żeby zmienić nazwę.
Nie to dwa kliknięcia, ale na telefonie ciężko było to zmienić. Nie chciały przejść, a już na kompie to już zadziałało na komputerku. Już poszło tutaj Eno szum i było dobrze. Dobra. I będziemy chyba kończyć ten odcinek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie będziemy tutaj przedłużać. Także wydaje mi się, że to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa.